Cześć! W dzisiejszym, pierwszym odcinku naszego wideobloga chciałbym Wam pokazać, jak minął nam ostatni tydzień w szkole, no i zabrać Was na parter, gdzie w tym momencie trwają prace remontowe mające na celu utworzenie nie tylko naszej kawiarni, w której będziecie mogli pić przepyszną kawę i wcinać smaczne ciastka, ale również utworzenie naszej czwartej nowej sali. Cały czas myślimy, jak ją nazwać, no i tak w sumie nie możemy się zdecydować. A może Wy macie jakieś propozycje? Wszystkie nasze sale nazwaliśmy na podstawie ulic w Londynie. Tak, mamy Brick Lane, mamy Camden Town, mamy Leicester Square, a czwarta? Jak myślicie? Jakieś pomysły? Jak widzicie, sala jeszcze jest zupełnie, nawet praktycznie nietknięta. Położone są rury kanalizacyjna, odpływowa, z zimną, ciepłą wodą. Przynieśliśmy grzejniki, kupa materiałów, płyty, cały bałagan. Wszystko jest jeszcze dużo pracy przed nami. Ale to będzie właśnie to pomieszczenie, gdzie będziemy serwować przepyszną kawę i mega przepyszne ciasto. Zobaczcie, tu jeszcze parę dni temu była ściana, teraz już jej nie ma. Tu będzie toaleta, tak jak jest, łazienka. Tu będzie pomieszczenie gospodarcze, a tu będą szafy na ubranie. A tutaj będzie nasza nowa czwarta sala. Na miejscu zrobić. Później będzie widać, jak to się będzie zachowywało, w którą stronę będzie lepiej drzwi otworzyć, a w którą. Tutaj, bo będziemy tak mieć bok szafki, tu będzie front, powiedzmy, jakiś tam. I teraz do boku musimy doinstalować listwę taką grubszą, bo inaczej się nie da tego tych konwojek założyć. Kurczę, to będzie spora listwa, około 4 cm. I think it's not about that. How does it depends on the place you are on, people you meet. So I think it's not about, especially for young people. So they behave in different way when they meet their friends, and in different way when they are at home with their parents. Definitely. Does the behavior of well-known people, such as celebrities and politicians, affect how average people behave? Yeah, for teenagers, for example, it's very important, the idols, and they sometimes behave like them. They are copying behavior from very well-known people. I think that a lot of people behave differently with the parents or with the friends. Of course, politicians affect on average people. What we should
behavior of well-known people, such as celebrities and politicians, affect how average people behave. Of course, if someone is well-known, Saturday at 10? Yes? Yes. Okay. And where are we going? Where are... Okay. Where are we going to? Where is the cinema? Plaza? Cinema City, yes? Yes. Oh, okay. I accept your invitation. And okay. see you at Saturday at 10. And thank you for calling. Yeah. Bye. Bye. I think I am a happy person. I have money and a home. I have dream. I'm happy. I don't like
watching that movie. Why? Because I think it's boring and not funny. It's for me. I like watching a horror. Yes. I think happy for me is my hobby and meeting with friends, with family, because it's a good time and I can spend good time and I can rest. You need money? Yes. I don't have money. Sorry. Dobrze, że młotem nie trafiłem w wyżę budę. Jak było okno, no. To na oknie leżał przewód. No. Na oknie leżał przewód i tak puścili przewód. Kurde, przepraszam. Film kręcą. Co? To jest pędzel. To jest pędzel. Nie. Kręć jak się upieprza, kręć, kurde. Ale mistrzowi wolno. Wczoraj do 11 malował, jeszcze pół godziny pomalowałem. Pół godziny? Pół godziny. A to udało mi się palić i damy rączek. Kurwa, ty się ślizgasz tutaj cały czas, a nie bałek. Ale się przestać filmować, jak będzie go mordował. Ale ładnie to wygląda już. Powiem ci, i chyba drugi raz jeszcze trzeba malować nawet. Ja to bym mówił tak, uładniałem. Każdy by to też. Powiem ci, jak drogi są zaakrylowane, to całkiem inaczej to wygląda. Zobacz, tak akrylowane. No. Może trzy dupki Ale ten kabel to powiem wam, że ładnie wystaje. Ja nie dalej. Dużym młodym naparzałem, żeby to okno odpuść, dobrze nie trafiłem, bo tak między oknem a ścianą, a on w tym miejscu był ten kabel. Nie. No dobra. Ładnie. Ale tego bluzu to tam przykrywa. Zaraz więcej. No to znaczy czekam z tym. No to jeszcze raz sufit zerujemy, to jeszcze będzie, a będzie. No wiesz, to już wtedy jedno tylko weźmie, ale jedno. Ale tutaj takie miejsce na sekretariat piękne są tutaj, zamiast tej łazienki. No tak. No ale łazienka musi być. Musi. No. To na samej górze, jak ścieżkę zrobię. No. Gorzej jakby nie doleciał. No. Woreczki tutaj przy drzwiach. Tak. Super. Pomału. Robi się ten. Podłoga, z których budynek będzie? Podłoga będzie ostych tutaj. Ostych góry, tak? No, ostych. Czy wszędzie będzie jednakowa podłoga? Tak, oprócz sali. Z tych płytek będzie podłoga i w toalecie, i w przedpokoju. Ostych. A tu inne będą na podłodze? Nie, wszędzie będą te same. O, te same wszędzie? Tak. Wszędzie będą te same płytki, tu przedpokój i kibelek.
trzeba będzie odkryć tą całą posadzkę, ten gres. No to? Chiński gres tani po 10 zł. To będzie odkryć. Znaczy ten co był kiedyś, tak? No, ten stary. Nie, bo to one wstają, to można było na to położyć, ale one dobrze się nie trzymają pod morze, bo później od parzy wstali wszyscy. Szkoda kłaść. Trzeba zagruntować, przerównać tą posadzkę, jeszcze wylewkę kupię w poniedziałek przygodę, także... Dobra. Dobra. Już bliżej niż dalej. Ojej. Nie. Jeszcze, jak wyjdziemy stąd, to już wtedy możesz tak mówić. To ile jeszcze gdzieś tak? Nie wiem, co się kurczę biegniesz, no spokojnie, no. To się ludzie pytają. Oni się pytają, no. Ma być ładnie, czy ma być szybko? Szybko i ładnie. No. And I really don't like people who are speaking loudly on the mobile phone when I'm bus or train. Maybe then is swearing. Oh, cue jumping. It's also very annoying. Maybe it could be worse than even belching in public. Maybe two, okay. Let's say, so I think swearing is popular in Britain. I don't know. Jest taki film ciekawy o sztucznej inteligencji, że się opiekują starszymi ludźmi. I dziadek, taki jakiś inżynier stary, zaprogramował tak komputer, że okradli bank razem i uciekli. Fajny film może być. A jak się nazywa, nie wiesz? Robot czy coś w tym stylu, ale taki fajny, wiesz, bo zaczął go uczyć. No i wiesz, ten nawyki, ten i go tak się polubili, no i... A, i w ogóle ten robot, tak, i mówi ten robot do dziadka. Teraz musisz coś zrobić i usunąć to z mojej pamięci, inaczej cię wydam. Wow. Mój stary powinien coś mieć. Pani wie, bo będę szkodził.